Szanowni mili państwo, witamy was w kolejnym odcinku Ludzie Gór Olbrzymich. Poprowadzą go jak zwykle dla was Jarosław Szczyrowski i Jordan Plis. Naszym gościem będzie dzisiaj pan Mariusz Czerski i dowiecie się, co ma wspólnego obserwatorium meteorologiczne z GoPro-em, przesieką i obrazami Jana Matejki. Zapraszamy serdecznie do oglądania. Mariusz, bardzo fajnie, że nas odwiedziłeś. Jesteśmy w otoczeniu obrazów Matejki nie bez przyczyny, ale to nasi widzowie na pewno dowiedzą się w trakcie trwania całej rozmowy. I powiedz nam może na początek, zanim przejdziemy do twojej pracy w GoPro, właśnie do tych obrazów, opowiedz nam o początkach, bo wiemy, że twoja rodzina, twoja mama była jedną z jakby z pierwszych osadniczek tutaj naszego regionu. Przyjechała do Przesieki w 45 czy w 46? Piątym. W 45. I powiedz nam, kim była pani Stanisława Urban, oprócz tego, że była twoją mamą oczywiście. Tak, no, mama dostała pracę od pełnomocnika rządu tabaki, ponieważ potrzebni byli ludzie, którzy znali język niemiecki, a była sprawa osiedlenia nowych Polaków na tym terenie, w każdej miejscowości, no i kontaktów właśnie między Niemcami, którzy w późniejszym czasie już byli wysiedlani, żeby to jakoś składnie szło. No i wybrała sobie mama Przesiekę. Wtedy to się nazywało, ta miejscowość jeszcze miała nazwę niemiecką, Hain. No i tam było całkiem fajnie, sympatycznie i mama się zabrała za taką pracę biurową, czyli ta praca polegała na tym, że jeżeli ktoś przyjechał do tej miejscowości i wybrał sobie dom, to należało zrobić inwentaryzację tego domu, co tam się znajduje i oficjalnie dokumentami przekazać nowemu, nowej osobie, jeszcze nie właścicielowi tego domu, bo później ten właściciel sobie te formalności w ówczesnej gminie Sobieszów musiał załatwić. Tak to wyglądało. Warto też dodać, że jakby twoja mama nie jest ze wschodu, tylko przyjechała z prawie, można powiedzieć, centralnej Polski, tak? Tak, tak. Przyjechała dlatego, że propaganda ówczesna mówiła, że tutaj są miejsca do zasiedlenia. Wiadomo, że po zakończeniu II wojny światowej dużo się działo i te ziemie były odzyskane. Później były nazwane jako Dziki Zachód i różne tam jakieś nazwy krążyły. Natomiast dużo osób, które utraciły domy, gospodarstwa, ze wschodniej części Polski, czyli ci zaburzanie, czy ludzie z różnych miast, oni przyjeżdżali tutaj, bo miejsca były rzeczywiście atrakcyjne, może nie tyle rolnicze, co były jeszcze jakieś fabryki, fabryczki, zajęć było dość dużo. No i jak to było w rzeczywistości, później się okazywało, bo tak jak mój ojciec też przyjechał właśnie do Przesieki zaraz po zakończeniu wojny, to dostał pracę tylko i wyłącznie w lesie. Bo faktycznie tej pracy zawsze było pod dostatkiem, ale chętnych tak było niezbyt wielu, bo to była ciężka fizyczna praca. Zresztą ojciec mi opowiadał o tym, a ja jako młody dzieciak zawsze byłem, to było lepsze jak jakakolwiek dobra nocka i tym podobne cudawianki. Opowiadał, jak to było, zresztą pokazywał, dzięki ojcu poznałem część okolic Przesieki, później gór. To się tak od tego zaczęło razem. Czyli na grzyby ta pasja górska jakby wtedy właśnie się zaczęła. A powiedz mi, a mama jeszcze, przepraszam, a mama osiedlała ludzi, później się z ojcem poznali, a później po latach ja się urodziłem. Czyli mama przyjeżdża, dostaje pracę, czyli zajmuje się jakby przydziałem, osadnictwem, czyli przyjeżdża sobie ktoś do Przesieki i on mówi, że chce ten dom i twoja mama zajmowała się tym, aby ten dom został do tej osoby przekazany, tak. A później jakby przyjechał twój tata. I jakby doszło do zapoznania i jakby jakie były losy później, to wiadomo. A powiedz nam teraz... Jeszcze a propos tego, przepraszam, bo tak rozmawialiśmy, ja bym jeszcze dodał przy tym, jak mama... Bo to wydarzyło się zaraz na początku pracy mojej mamy. Mama sama nie pracowała, musiała mieć przekazania tego domu, musiał być zespół, taka komisja formalna, nie? Jakiś... Na ten czasy to byli albo jakiś przedstawiciel SB, albo milicji,
ówczesnej, bo oni byli dyspozycyjni i musieli mieć wzgląd, bo to teren przygraniczny. Mało kto sobie zdaje sprawę, że to było poważne wtedy. Ludzie się bali, bo tu jeszcze mówili o Werwolfie, że Niemcy tu wrócą. Bali się, ale wiedzieli, że to będzie polskie. Więc i przeróżne grupy tu przyjeżdżały. Jedni, mama przekazywała formalnie taki dom, ktoś zamieszkał, a po jakimś czasie okazało się, że już tej osoby nie ma, bo zrezygnował z jakichś powodów, albo coś ukradł i uciekł, bo takie rzeczy też miały miejsce, o tym się gdzieś tam mówi, a gdzieś nie, ale dużo rzeczy zostało tutaj wykradzionych, splądrowanych przez różne, to trwało kilka lat, mimo że były zakazy wywozu i tak dalej. Także co kto przejął, to mógł użytkować i dom, i to, co Niemcy zostawili, a to, co już zostało wykradzione, to bezpowrotnie. A powiedz, bo to były takie lata niepokoju, kiedy tutaj ludzie przyjeżdżali do nas. Nie było tej pewności, czy nie wrócą Niemcy, czy może jeszcze pojawią się tutaj Rosjanie. Czy pamiętasz może jako dziecko, jak ten obraz przecieki wyglądał w kontekście tej niepewności? Czy mieszkali z wami jeszcze Niemcy? Jakie były relacje pomiędzy wami? No bo jednak można było się bać o pewne zaszłości, tak? Że w akcie zemsty na przykład ktoś może przyjść w nocy i, jak to wielu opowiadało, podrznąć gardło na przykład. Z tego, co mi rodzice opowiadali, to mama jak... to nie jest dom, w którym teraz ja mieszkam i rodzice mieszkali. Mama najpierw... obok Złotego Widoku, domu wczasowego Złoty Widok, tam jest taki dom gospodarczy i mama tam mieszkała. I ten dom też mama, jak gdzieś wyjechała, został okradziony. Mamy tu zdjęcie może tego domu? Nie zdjęcie, to są zdjęcia takie typu pocztówkowego, gdzieś dobrze, tam nie, stare. Myślałem, że może jest to już pokazali, ale to proszę. Tak. Mama też przyjechała z Jeleniej Góry i się okazało, że dom jest splądrowany. I później były problemy jeszcze, bo mama to zgłosiła oczywiście na ówczesną milicję, ale dostała informację po 2 tygodniach, bo wtedy jeździł tramwaj, wszedł smutny pan do tramwaju i mamie powiedział, że jak chce żyć plus trzej moi bracia starsi, to żeby mama nie robiła żadnych kłopotów, to przeżyje, nie? I mama się wtedy przestraszyła, dała święty spokój. No tak, bo często krążyły takie też... Ale to byli swoi. ...pogłoski, że nawet funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego sami po prostu te domy plądrowali. No tak, tak się... Zresztą to nie tylko Przesieka, to cała okolica, Karpacz, przecież te domy były wyposażone. Tyle rzeczy, co tam można było uzyskać i przewieźć gdzieś do innych miejsc w Polsce, to były rzeczy bardziej tam przydatne może jak tu i wtedy nikt tego nie kontrolował. Ale wróćmy jeszcze do obrazów. A to zaraz właśnie, to jeszcze spokojnie. Ja chciałem właśnie teraz przejść do najważniejszej prawie rzeczy. Dlaczego z nami są te obrazy? Tutaj jest Unia Lubelska i Batory pod Pskowem. I dlaczego my je tu mamy? Bo wszyscy znamy z opowieści na pewno. Jarek potwierdzi, że, które krążą, że to profesor Lorenz razem z muzealnikami warszawskimi jakby znalazł te obrazy. A tutaj jakby okazuje się, że niemałą rolę, jakby, znaczy no nie niemałą, tylko największą rolę w odnalezieniu tych obrazów odegrała pani Stanisława Urban, czyli właśnie pana mama. I ja wyczytałem w necie, że ktoś chciał osiedlić się w Leśnym Zameczku, dobrze pamiętam, w tym domu. To jest nad teraz pensjonatem Marzenie, tak? Bo ten budynek... Tak, nie ma już tych domów. Nie ma już tego budynku właśnie. I właśnie tam zaczęła się cała historia. Czyli ktoś chciał ten budynek zasiedlić. Twoja mama tam pojechała z milicjantem, z tego co wyczytałem, i jeszcze z jakimś panem. I proszę nam powiedzieć, co się później wydarzyło? Wchodzi do tego domu i co się dzieje? Słuchajcie, ja... I który to był rok tak mniej więcej? To był maj, początek maja 1945 roku. A, czyli to było szybko po przyjeździe mamy do... To znaczy mama przyjechała na początku maja, a to było pod koniec maja. Tak, no to szybko. Bo nie ma nigdzie szczegółowych dat zapisanych, ani w żadnych dokumentach. Nawet u Lorenza, powiedzmy jego jakichś relacjach,
to się nie zachowało. Tam jest jakaś notatka Lorenza, znaleźliśmy, czy znalazłem Matejki. On taką depeszę wysłał, żeby przyspieszyć odnowę zachęty, bo tam stamtąd te obrazy też przywędrowały. Ale to nie było tak do końca, bo mama te obrazy przypadkowo znalazła w piwnicy. Dom, w którym już nie istnieje. I ten dom, bo były dwa, dom poniżej to była restauracja, dom powyżej to była część hotelowa. Ale to ja tylko pytanie, czyli ten na dole to jest ten pensjonat Marzenie, tak? Nie, ten Marzenie jest na tam, gdzie była restauracja. Tak, tak, czyli tam, gdzie jest restauracja, to jest Marzenie? Tak zwany Waldschlossen, nie? Dobra, a Leśny ten, zamek. O którym pan mówi, że do piwnicy się weszło, to ten, to ten był wyżej i jego nie ma już, tak? I już go nie ma. Dobra. I tam było podpiwniczenie i teraz jest, nigdzie tego nikt nie potwierdza w jakichś dokumentach. Próbuje ktoś jeszcze tam dociekać i niech sobie tak robi, bo nie ma ta sprawa jest jakby jeszcze nie zamknięta definitywnie i nie ma tam żadnego pośpiechu. Chodzi o to, że moja mama wielokrotnie to powtarzała, a ja później, jak ten dom jeszcze stał, też chodziłem w te miejsca i zaglądałem, gdzie to było, chociaż to już była ruina. Dom był zdewastowany, nieużytkowany. I tam by te podpiwniczenia, w których były te obrazy, a nie tak, jak podaje jakaś osoba, ta czajka, że te skrzynie były w jakimś pomieszczeniu, gdzie rozsunięto zasłony, światło słoneczne to oświetliło i zapłakał profesor Lorenz. No takie dramaty opisała właśnie w gazecie ta osoba, która towarzyszyła profesorowi. Nie? Później się muzealnicy w Warszawie, co jest też potwierdzone, pokaż Stasiu te niebieskie oczy, jak ci łzy leciały i tak dalej. No fajnie to się słucha. Z tym, że ja byłem, dodam jeszcze krótko, rozmawiałem z muzealnikami, którzy przyjechali na otwarcie tego miejsca, obelisku teraz i tej tablicy informacyjnej z Warszawy, z Krakowa. Wyszło w tej rozmowie tak, że niestety, ale profesora Lorenza wrobiono w odnalezienie. No bo on jako człowiek z tytułem miał większe... Fajnie to wyglądało, bo cały splendor jemu przypisać jak komuś, osobie nieznanej. I to było bez znaczenia. Znaczenie to miało bardziej polityczne, bo wtedy na Niemców mówili, że to Niemcy ukradli, a okazało się, że to polscy muzealnicy te obrazy zabezpieczyli tuż przed wojną. I ja dzięki tym... materiałom, które dostałem od muzealników, prześledziłem tą drogę tych obrazów skradzionych, zniszczonych do Lwowa i później drogę od ze Lwowa aż tutaj na nasze tereny, do Przesieki. I proszę powiedzieć, jak mama je odnalazła, bo one były, schodzi do piwnicy i co tam widzi? Widzi, że są jakieś skrzynie. Po oświetleniu tego okazało się, że tam na tych skrzyniach były napisy niemieckie, Muzeum Warszał, czyli coś ważnego. Na pewno próbowali podważyć i zobaczyć, co w tych skrzyniach jest od tego muzeum. A to były te trzy duże skrzynie. Innych skrzyni nie było, bo też niektórzy opisują, że też były. Guzik, prawda. Wszystkie inne znaleziska, trzeba wiedzieć, że te trzy obrazy najpierw były w cieplicach, w pałacu Szawgocza. Tam były różne przedmioty, pilnowane i tak czy inaczej, ale ponieważ te skrzynie miały większe znaczenie dla kogoś tam ważnego, jakiegoś Niemca, więc je w ukryciu przewieziono do Przesieki i ślad zaginął. To był specjalny oddział Niemców, który, czy to SS-bani przydzieleni do takiej pracy, oni mieli swoje rozwiązania na ten temat, także obrazy później, jeżeli by ktoś inny trafił na te obrazy, nie wiadomo, czy by je zniszczył, czy by je ukradł, czy by je oddał w
te ręce muzealników. No ale dobra, to twoja mama odnajduje te obrazy, tej skrzyni rozumiem, że nie otwierają, tylko wyzywają kogoś... Później trzeba wiedzieć, że nie było samochodów, koni, niczego. Jakiś tam był wół, który chyba przy pomocy tego woła stransportowano niżej do przesieki i tam zabezpieczono na ulicy Spadzistej, tam był wtedy urząd gminy, tam, bo to była jeszcze struktura niemiecka w tamtym czasie. I dopiero stamtąd, jak była możliwość, przewieziono te obrazy, ale bez udziału profesora Lorenza z ekipą, do muzeum. I stamtąd profesor Lorenz, bo są jakieś zdjęcia, ale one nie mogą świadczyć o tym, że to było tutaj w przesiece. I ja daję wiarę temu, co mówili rodzice, co moja mama mówiła, że jego tu nie było. No niestety człowiek dał się wrobić i to już tak zostało. A ponieważ nurtowało mnie to, że to jest zakłamanie takie historyczne i z naszego regionu, postanowiliśmy z moimi przyjaciółmi z Wrocławia, którzy mają domek w Przesiece, odkręcić to i 4 lata temu doprowadziliśmy właśnie do takiego upamiętnienia i zaproszeni muzealnicy, oprócz, którzy z naszego muzeum też mimo zaproszenia, ale nikt nie przyjechał, trudno, byli zdziwieni, że nam się udało odkręcić tą historię, prześledzić te wojenne losy, tą drogę tych obrazów. No i fajnie, nie? Kolega napisał piosenkę na YouTubie do słuchania odnośnie obrazu z Unii Lubelskiej, Wojtek Popkiewicz. A powiedzcie... Wiersz napisał o tym wydarzeniu Grzesiek Nowicki. A powiedzcie mi, panowie, czyli to prawda jest, że te obrazy, Jarek, ty też będziesz wiedział, były jakby złożone w mały kwadracik na początku przez Rosjan, zalane naftaliną i dopiero później, takie są, jak znowu takie są informacje. W ręce Niemiec, to one zostały znowu odrestaurowane i właśnie zaprojektowane były te skrzynie, tak? Tak przynajmniej podają źródła. Przez pana Jana Tak Merksena. Przynajmniej podają źródła, ale jest tyle bo tutaj różnych też, czasami mitów i nieścisłości, że... historia. Bo ja też trafiłem na historię, że ten znany Günter Grindmann też jakby... Konserwator. No właśnie, zabytków. Jeden z najbardziej znanych tu konserwatorów, też przez jego ręce te obrazy przeszły. No nie tylko to, tutaj większość zabytków. Ta lista jego jest dosyć bardzo obszerna. Jest gruba książka opasła na ten temat. Każdy może sobie przestudiować te, bo to są ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o historię, to one są kompensowane do minimum, tylko ci, którzy się interesują, to przychodzą i wtedy mogą sobie więcej rozszerzyć cały ten temat historyczny naszych miejsc regionalnych. No warto też wspomnieć, że chyba nazwa Matejkowice i ulica Matejki, przy której jest Muzeum Karkonoskie, to też nie jest przypadek, prawda? Tak, oczywiście ta ulica jak najbardziej została nazwana, bo tam były te obrazy w Jeleniej Górze zdeponowane. Także nazwa została ulicy, fajnie. Są jeszcze inni tam znane postacie Polaków, mają swoje nazwy ulic. Natomiast mieszkańcy, ze względu na, bo to było wydarzenie w ówczesnej miejscowości, postanowili zmienić według własnego uznania i tą miejscowość nazwać Matejkowice. I jedynie na kamieniu takim, gdzie jest pomnik, przekuty zresztą śmiesznie, że bohaterzy tam byli i tak dalej, walczyli o niepodległość, bzdurą. Ale jest na tym kamieniu nazwa Matejkowice, 22 lipiec, 46 rok. I zaraz po tym kamień został, bo kto będzie patrzył na kamień, jakaś komisja do spraw zmian nazw miejscowości i różnych tutaj poniemieckich zaszłości zmieniła nazwę, diabeł wie po co. Bo Matejkowice też fajnie brzmi, no, tak jak Zachełmie nazywało się Szczęsnowo, chociażby. Mało kto wie, dzisiaj wszyscy Zachełmie, obcokrajowiec przyjeżdża i mówi, męczy się, jak to wypowiedzieć, a Matejkowice to tak płynnie by poszło i w nawiązaniu do pewnych faktów. Piękna historia, nie jedna zresztą, o którą trzeba dbać, żeby nie uległo to zatarciu.
A powiedz, co się dzieje dalej, bo zostałeś ratownikiem górskim, przewodnikiem sudeckim. Skąd ta pasja? Czy to ten wpływ gór, bliskość, karkonoszy wpłynął na twoją decyzję? Bo też z tego, co mówiłeś poza programem, to kurs miałeś u samego Tadeusza Stecia. I tak, co było pierwsze? Tego kursu nie dokończyłem. Żałuję troszkę, ale zawsze mam pełne uszanowanie dla kolegów i koleżanek przewodników sudeckich. Tutaj też Mateusz fanfary, bo tutaj mamy Jarka przewodnika, więc oczywiście. Wiesz co robić. To są osoby, które bardzo bliskie właśnie we wszystkich górach, przewodnicy, bo to jest kiedyś to było zawsze to dzień dobry i uszanowanie, zamieniło się kilka słów. Dzisiaj nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Ja powiem to, że z tym cześć jest gorzej. Gorzej. No to trzeba jednak coś zrobić. Wśród przewodników zawsze jest cześć, czy ratowników, ale na szlaku bywa różnie. Że niestety tak. Zanika to powoli. Natomiast w przesiece, przesieka kiedyś była pełna ludzi, bardziej skonsolidowana, było dużo młodzieży, bo była szkoła. Ta młodzież była usportowiona, latem gdzieś tam zajmowała się przeróżnymi grą w piłkę i tym podobnymi tam zabawami na boiskach, a zimą był sprzęt, jakieś stare narty, sanki i się jeździło na każdej górce, ale trzeba powiedzieć, że też byli świetni zawodnicy narciarze, chociażby mojego kolegi brat Tadeusz Śmieszko był mistrzem Polski juniorów, później trochę tam już w seniory wszedł, dokąd go do wojska nie powołano. To był mistrz świata i okolic, jak mówił świętej pamięci Stasiu Rażniecki. Bo chodziliśmy na Smogornie, na narty, mimo że tam wyciągu nie było. Te wyciągi to było w Szklarskiej, w Karpaczu, wiadomo, krzesełkowe. Myśmy nie byli bogaci, żeby jeździć za pieniądze, więc podchodziliśmy. Chodziło się na odrodzenie, chodziło się na śnieżne kotły. I z Kazikiem Śmieszkiem, moim rówieśnikiem, we dwóch chodziliśmy razem. No bo z jednej miejscowości. I tak się zaczęły nasze spotkania w górach. Pochodziliśmy po chatkach górskich wszelakich. Od wschodu do zachodu Karkonoszy, bo to było do ogarnięcia w ciągu jednego dnia lub dwóch. Nie? Nocowaliśmy w tych chatkach i to nas jakoś przybliżyło do gór, a że dużo widzieli, obserwowaliśmy. No więc nam się spodobało, że tu są i przewodnicy, no fajnie, a tam trzeba długi kurs zrobić. A nagle się okazało ogłoszenie do przyjęcie do GOPR-u na kandydatów, na ratowników. To ile lat wtedy miałeś? 18. O, to wczesna długa kariera praktyka. Się szykowała. Tak, czyli już nie musiałem mieć pozwolenia od rodziców. Przyszliśmy na to spotkanie, było ponad 100 osób. To było za czasów, kiedy Marian Sajnok był naczelnikiem. Jak zobaczyliśmy tych ratowników ubranych w pumpki i w emblematy, wszystko, to jeszcze bardziej nam się to spodobało. No, ale trzeba było najpierw zostać przyjętym na kandydata, ten okres kandydacki przejść i zrobić kurs pierwszego stopnia. To w 75 roku na wiosnę na samotni mieliśmy kurs przez 2 tygodnie. Proszę sobie wyobrazić, że przerobiliśmy wiele tematów śnieżnych, czyli praca na lawinie, wspinanie w lodzie, zjazd w szelkach Gramingera, zwożenie rannych toboganem, akią. Co GOPR wtedy miał, to dysponował, to wszystko musieliśmy, czy powiedzmy, kto tam pamięta dzisiaj, starsi ratownicy, tak, ale na przykład to bambus. Co to jest bambus? To jest długi kij z siatką, w której się podwiesza poszkodowanego. Jeszcze zdjęcie się nawet zachowało tak, gdzie. To jest z tatrzańskiej grupy. Takie rzeczy pokazują. Myśmy ćwiczyli właśnie z bambusem, a nawet kiedyś miałem taką przypadkową akcję w Tatrach. Kawałek znieśliśmy gościa w bambusie, przełęczyli liliowe, a że stwierdził kolega, że za ciężki ten gość jest, to wezwał śmigłowiec. I gościa żeśmy przepakowali do śmigłowca i sami też weszliśmy na pokład i to były takie stare techniki z najnowszymi w tamtych latach. To były lata
70. praktycznie. I też warto chyba dodać, że pierwsza stacja GOPR była w Przesiece właśnie. Właśnie ta przesieka jakoś tak jakby była, przyciągała ciekawe osoby, postacie, bo tam... Bo do tego GOPR-u się dostałeś w końcu. Tak, oczywiście. No, mimo że musiałem się podszkolić w jeździe na nartach, bo to była tragedia dla mnie, no ale... A dzięki... ile lat służyłeś jako GOPR-owie? To znaczy, teraz jestem w grupie seniorów. Jeżeli jest, tutaj mamy zdjęcie, trzeba. Bo tutaj już byłeś wtedy w GOPR-ze? Tak. To możemy pokazać widzom. To będzie Mateusz ten, jakby ostre? Dobra. Tak, tutaj akurat na Śnieżnych Kotłach tam jest, byłem w klubie wysokogórskim, sudeckim. No i też takie ćwiczenia mieliśmy. Część była też i w GOPR-ze, i w klubie, i w klubie, i w GOPR-ze. Takie burzliwe dzieje były, ale fajne czasy. A jak ta kariera właśnie GOPR-owca? Ile lat byłeś? Przyrzeczenie miałem w 76 roku. Czyli już wszedłem jako członek rzeczywisty i mogłem już oficjalnie dyżurować i tak dalej. GOPR był wtedy niedoposażony, tak jak dzisiaj się widzi, że jest przeróżny sprzęt, nie będziemy tu wymieniać, bo zabraknie nam czasu, ale ludzie, było bardzo dużo osób, które do GOPR-u wstąpiły i udzielały się i ogarnialiśmy te różne wypadki, a było ich dosyć dużo. No i w związku z tym też z takich opowieści trochę sobie pomyślałem, że warto coś tam o tym napisać, bo pisałem na blogu Ratownictwo Górskie, a później jako jeden z rozdziałów do książki wrzuciłem, żeby... No właśnie, bo to trzeba pokazać też książkę Mariusza, opowieści z przesieki, więc polecamy gorąco, żeby dobrać się do tej książki, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Ja tak jeszcze zmierzam... Z tą bazą jeszcze... Cały czas pod górkę gdzieś tam idę, no bo mamy... Cały czas mamy pod górkę. Mamy Mariusza, który się rodzi, jest taki, można powiedzieć... Nie lubię tego słowa, ale tutaj jest napisane z tyłu, nawet sam mistrz napisał, że to góral karkonoski. No to niech tak pozostanie. Potem mamy GOPR, ale zawołała ciebie jeszcze góra. Tak. To też były... Ta najwyższa to, życie mnie, Sudeta. W niektórych sprawach rządzą jakby przypadki. Jak już byłem tym ratownikiem i później skończyłem szkołę średnią, na studia się nie dostałem i tak myślałem, co z sobą zrobić i jakimś sumptem kolega mówi, słuchaj, to kolega ze Śnieżki, tam jest wolny etat, jakbyś chciał. Myślę sobie, chciał, ja pewnie, że chcę, przecież z przesieki mam tą Śnieżkę na co dzień, więc się wybrałem na górę do obserwatorium porozmawiać z kierownikiem, ten popatrzył, tam posłuchał. Mówię, trzeba podanie złożyć, no i złożyłem, zostałem przyjęty do pracy i nie byłem od razu obserwatorem. Zacząłem od konserwatora, bo było jeszcze dużo pracy, bo to nowe obserwatorium wymagało tego. Następnie później zostałem przeszkolony i zostałem obserwatorem, bo to też trzeba wiedzieć, jak się zabrać do obserwacji. To jest ciekawa dziedzina i mnie to interesowało, oczywiście, różne zjawiska meteorologiczne. To było naprawdę duże przeżycie i czasami patrzę na to z takim humorem, bo te zjawiska niekiedy jakby były dla nas pierwszy raz postrzegane, no to było wrażenie zobaczyć ognie świętego Elma na przykład. Jak mi... Z kolegą wychodzimy na taras i jemu się świecą końcówki włosów, nie? A nie, i nie po to się tam patrzy, żeby jakie to jest piękne, tylko trzeba uciekać jak najszybciej z tego miejsca, bo zaraz będzie wyładowanie atmosferyczne. W zimie chociażby, czy są na przykład też te okresy, zależy, przyleci taka chmura cumulonimbus, i dzieją się tego typu rzeczy. A jeszcze jesteś z tego okresu i pamiętasz, że funkcjonowały jednocześnie dwa budynki. Stare obserwatorium meteorologiczne, tak, które rozebrano, no i to nowoczesne w formie dysku. Ja byłem w tym okresie przejściowym, bo zacząłem pracować w 75 roku i przez rok czasu jeszcze do 76, do jesieni, były...
te badania meteorologiczne, te obserwacje były równoległe jakoby dla porównań. Natomiast no, nowe obserwatorium było nowe, nowoczesne, fajnie oświetlone, a to stare obserwatorium miało całkowicie inny klimat. Trudno to opisać tak pokrótce, ale ten, to był taki dom, jak niektórzy mówią, dom z duszą. I pamiętam zimę, gdzie całe było oblepione sadzią. Wiał silny wiatr, zresztą też w jednych takich opowieściach pisze, jak wiało, porządnie powiało na Śnieżce, bo to był taki huragan o ponad 200-220 na godzinę prędkość wiatru była. I też przy mniejszej prędkości wchodziłem na tą górę z kolegą, też ratownikiem i pracownikiem obserwatorium Zbyszkiem Górskim. Po to, żeby kierownik prosił, żebyśmy prosił. Było polecenie służbowe, ratujcie chłopcy obserwatorium, to nowe, stare nie. No i my pomyśleliśmy, że co, damy radę. Mimo, że wyciąg nie chodził, to ówczesny kierownik wyciągu Zbyszek Pawłowski ten wyciąg uruchomił, udało się wjechać, ale nie bardzo udało nam się tak szybko wejść, bo to były problemy z wiatrem. Zresztą mnie też, pamiętam, przerzucił wiatr na drugą stronę łańcuchów przy wejściu i dobrze, że gdzieś tam się jakoś zaczepiłem, złapałem, bo byłem też w rakach i czekam i tak dalej, prawie Himalaje, ale abstrahując, pewien himalaista powiedział mi w Śnieżnych Kotłach, że po co my w te Himalaje jeździmy, jak tu są takie warunki. No właśnie, to tak jakbym słyszał też Rafała Afronie gdzieś tam przy okazji. Zresztą, tak, tak. A udało się to obserwatorium uratować? To znaczy tak, oczywiście doszliśmy, okna były powybijane, szkła pełno w nowym obserwatorium. Stare było nienaruszone i w tym nowym po prostu czuł się człowiek jak w jakimś takim na pół rozerwanym schronie. Wiatr wszędzie hulał, no ale myśmy później w ciągu kilku dni udało nam się te okna zaślepić takimi przygotowanymi wcześniej z płytami. Paździerzowe jakieś takie, po prostu żeby śnieg i nie dostawał się do środka. To było bardzo niebezpieczne, ale nam się udało, jak już ten wiatr był słabszy. Natomiast stare obserwatorium jest tak, było tak ciekawe i fajne, że powiem wam, że pewnego dnia nawet udało mi się uruchomić tam ogrzewanie na powietrze. No proszę. Kolega, który ma dokumentację starego obserwatorium, pracował tam Janusz Małaszkiewicz bardzo długo, to myśmy tam myszkowali, zaglądaliśmy wszędzie, co tam jest, bo było ciekawe zajęcie. Przecież tam nie człowiek, to nie fabryka i jakaś taśma produkcyjna. Więc w wolnych chwilach mogliśmy się rozejrzeć, jak to było od początku, prawie od fundamentu. No, stało na fundamencie i tam właśnie w tym podziemiu był piec, który ogrzewał kanałami pomieszczenia tego obserwatorium. Później była elektryka, podpięli żarówki, wszystko fajnie, piece akumulacyjne, też było ciepło, ale to było coś z klimatem. A powiedz, Mariusz, nam jeszcze na powoli zmierzając ku końcowi, ja chciałem powrócić do pytania Jarka, bo tobie przesieka, jak wiadomo, jest najbliższa sercu, no tutaj się zgodzisz. I jak to było z tą bazą GoPro, która była pierwsza w przesiece i z tego, co wyczytałem i z tego, co mówiłeś, jakby ty dałeś temu początek, żeby była też tablica upamiętniająca w przesiece, że tam była pierwsza baza, czyli w dzisiejszej remizie, tak? Znaczy w tej, która jest już nieczynna, tak? Tak, tam... To może nam opowiesz, jak to z tą bazą było właśnie. Wiadomo, że przesieka była w takim epicentrum wtedy, bo i blisko do Karpacza, i blisko do Szklarskiej, i blisko na Przełęcz. Tak. Więc to było takie rozsądne posunięcie, ale jak to z tą bazą, powiedz nam, na koniec było? Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało założone w 1952 roku. I na miejsce wybrano przesiekę. Ówczesnym naczelnikiem, ale kierownikiem tego pogotowia górskiego był
Tadeusz Buchacz-Zborowski. Miałem go okazję poznać i spotykaliśmy się wiele razy. On zresztą korespondował i przysłał mi dużo takich informacji. I właśnie w tym miejscu, gdzie jest straż pożarna, tam był sprzęt, a on mieszkał w budynku naprzeciwko. I tam był tobogan, lina, jakiś czekan, dwie pary raków, to wszystko. No i chęci. No i jakiś plecak, żeby jakieś bandaże i coś tam powrzucać. Później dostali samochód typu Dodge, bodajże taki amerykański z demobilu, który zżarł ogromne ilości paliwa. Pozbyli się tego. Ale ponieważ były reorganizacje wszelakie i GOPR był w strukturach PTTK, bo tam się te dwie organizacje się połączyły, co zrobić z takim czymś jak GOPR, no to niech będzie w tych strukturach, bo to turyści, oni ratują turystów, będzie fajnie. I przez taki okres, blisko rok czasu, tam właśnie była ta pierwsza placówka. Później ją przeniesiono do Cieplic na krótko też i później dopiero do domu turysty w Jeleniej Górze i tam już była przez długie lata, do momentu, kiedy powstała nowa stacja na ulicy Świeczewskiego. Także w 52 rok, no i fajnie, i to zniknęło, jakiś zapis był, a ponieważ jestem przesieczaninem, więc pomyślałem, że kurczę, to jest ciekawe. I warto by było gdzieś coś tak na przykład zostawić jakiś ślad i na 70-lecie naszej grupy obecnie karkonoskiej, bo to była grupa sudecka, do pewnego czasu w tej nazwie była, później po reorganizacji w 77 roku był rozdział administracyjny i powstała grupa karkonoska i grupa wałbrzysko-kłodzka, obecnie sudecka z nazwy. Czyli nasi koledzy, musieliśmy sobie pomachać i wy będziecie tam w tych górkach siedzieć na wschodzie, a my tutaj ogarniamy ten teren. I ja sobie pomyślałem, że warto zaznaczyć to i dzięki tej współpracy z kolegami na tą okoliczność wymyśliliśmy, dobra, robimy tablicę, tralala, będzie. Tam jest szlak turystyczny, węzeł szlaków. Idzie turysta, że się patrzy w różne strony i się gapi, a straż zawsze jest ciekawa, bo dzieci jak idą, chcesz być strażakiem? Czemu nie? Wszyscy chcą być strażakami. Wszyscy chcą, a co to jest? A to mówią, a to jesteś ratownicy, to nie warto zwracać uwagi. Piękna historia. Myślę, że moglibyśmy tutaj jeszcze rozmawiać bardzo długo i cieszę się, że przynajmniej tutaj jest ta historia, jeszcze raz pokażę, opisana w tej książce, którą wszystkim serdecznie polecam. Mam nadzieję, że... No, oczywiście, ja tutaj już namawiam Mariusza poza kamerami, żeby pisał, bo to są świadkowie historii, którzy... Pomyślimy o tym. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.